Jesteśmy w miejscu na lunch. Chciałem zobaczyć, co tutaj za ruiny są. Jak będziecie kiedyś się wybierać do Nepalu, obowiązkowo weźcie sobie jakieś kremy nawilżające do skóry, do twarzy, bo jest tutaj masakra. Ja generalnie nie mam takich problemów raczej, ale mam tu tak wysuszoną skórę, że to jest koszmar. Spalony autobus na drodze. Ktoś tu włożył kawał drewna i chyba go palili po prostu. Yes. Okay. And the bus burnt. Yeah. Nice attraction. The five years ago. 5 years ago. We did a strike. Ah, here was the strike. Yeah, he was the one politician party. They closed this road. Yeah, they closed for all Nepal, but that time he was this road. Okay. Stop and empty bus they burned. Okej. Autobus, który przed chwilą minęliśmy, został spalony 5 lat temu podczas strajków. Jeden z policjantów, właścicieli chyba tego autobusu, zablokował tutaj drogę tym autobusem, zatrzymał go i podpalił. To było w ramach strajku jakiegoś, ale nie wiem dokładnie, o co chodziło. Namaste. English? Go? Okay. Goodbye. Tak się załatwia tutaj sprawę z policjantami. Jak cię zatrzymają, pytasz się, czy po angielsku? No i jak po angielsku, to jazda. Bo i tak byśmy się nie dogadali. Dojeżdżamy do miasteczka i pójdziemy tam na bazar zobaczyć, jak wygląda. Nie do końca wiemy, o co chodzi. Chłopaki powiedzieli, żebyśmy pojechali na górę,
Oni pojechali na dół do jakiegoś sklepu coś kupić, a my mamy jechać do przodu, spotkać się z Wiszu przy policyjnym jakimś komisariacie czy coś takiego. Proszę, środkiem drogi pani. Podejrzewam, że tu gdzieś idziemy na bazar, a potem zjedziemy na dół i pojedziemy dalej. Co, tu czy dalej? A oni jeepem są przed nami? Oni... Za nami? Za nami? My mamy na nich czekać? Ale nie wiem, czy tu, czy na górze? Coraz słabiej te maszyny nam chodzą. Pawła zaczepia jakiś pan z kijem. Z reguły z kijem jest policja, ale ten pan nie ma munduru. Może jest po prostu początkującym policjantem i szuka kogoś, kogo może przywalić, żeby zaimponować kolegom z policji, którzy stoją tam. Ale na mnie wpieprzy. My tu jesteśmy legalnie. Taką prawidłowość zauważyliśmy, że zaczepia nas bardzo dużo polityków. Wszyscy są ważni. Wszyscy są ważni politycy, tak. Mają jakieś projekty zawsze. Zaczepiają, ten pan nas z kijem zaczepiał. Był bardzo miły i powiedział, że przyjaźń polsko-nepalska na szczeblu międzynarodowym jest najważniejszym priorytetem partii w tym momencie. Tak wolno jedziemy, że mi motocykl gaśnie. A, to nasz ziomek. Pokazuje drogę. No mi motocykl znowu nie chce się odpalić. No. Ale jest to dość niebezpieczny, powiem wam. O, proszę, znowu zgasł. Nie chce się zapalić. Bo jak tak zgaśnie na zakręcie, to się robi niemiło. Jest ciężko już z tym motocyklem. Dead! Kaput! It's shutting off during the ride. Not good.
Mój motocykl trochę już nie domagał. Nie ma lekko ze mną i z tymi trasami, ale zaczęło się robić niebezpieczne, bo traci RPM-y, traci obroty, nie wysprzęgla, gaśnie. No i na takiej drodze, gdzie jest ruch, to dość niebezpieczne, bo może się zablokować koło i może się robić nieciekawie. Na szczęście już to była końcówka dnia, kiedy to się zaczęło robić już nieprzyjemne. No i teraz będzie, no pewnie nie teraz, tylko jak zawsze rano będą coś z tymi motorkami robić, żeby kolejny dzień one wytrzymały. Ja dzisiaj mam trochę pecha do ran, rozwaliłem sobie nos, popękała mi skóra na twarzy, rozciąłem się sosem czerwonym, który otwierałem. W ogóle śmieszne, że plastikowa zakrętka, jak się ją odkręci od sosu, to ma jeszcze taki kapsel jak od piwa. No i chciałem go otworzyć widelcem, jak to otwierałem normalnie piwo. Niejedno już się tak otwierało. Natomiast oni tu szkło mają jakieś no, bardzo nietrwałe i cała szyjka poszła, a kapsel został.